cmentarze ulic, ruiny i zgliszcza. Wiele jeszcze tego znajdziecie w Warszawie. Na jednej z takich ulic rozgrywała się akcja naszego filmu. Nazwiemy tę ulicę Graniczną, jakkolwiek mogłaby to być Długa, Bielańska czy Świętokrzyska. Nie chcemy ustalać jej prawdziwej nazwy. Chcemy ustalić tylko niewielki skrawek jej dziejów. Dziejów jej skromnych mieszkańców. Małych ludzi, dzieci, czy prawie dzieci. Któż tego nie pamięta? Rok 1939. Mama powiedziała, żeby tato... Żony! Do tego spostaciana dostał nową piłkę! Chodź, prędzej! Co mama powiedziała? Czego chcesz od szczeniaka? A może się razem z nim wykąpiesz, co? A po co on moje piłkę wziął? Cała mokra jest! No, chłopaki, gramy dalej. Nie dam już piłki, to moja! Zepsujecie mi ją do reszty! Ławek, Romek, rzuć tu, tu! O, Jaćka! Trzymaj! Boże mój, co się dzieje? Nie, to niesłychane, no skandal! To urzysy ci twoi koledzy. Uf, jakie to brudne. Omal mnie nie zabili. Świat się kończy. A ty się jeszcze śmiejesz. Tam ja mam piłkę. Wazony knut, ludzi zabijać. Koniec z tą dziką zabawą. Proszę oddać piłkę. Nie oddam. Proszę pani, to moja piłka, ale ja tego nie zrobiłem. Czego chcesz? Czego? Fredek, słyszysz? Ani mru mru. Kto to zrobił? Niechby tylko spróbował. No, chłopaki, nie ma rady. Idziemy po piłkę.
Panienka z dobrego domu, córka lekarza, moja wychowanica, gra w kilkę nożną, lazi po dachach, siedzi w stajni i wszędzie, i zawsze koledzy, o, koledzy. Co, przyszliście pewnie zapłacić za wagon? Proszę pani, bo my żeśmy przyszli po moją piłkę. Po piłkę. Przede wszystkim, kto to zrobił? Kto stłukł taki piękny wazon? Kiks, przepani. Kiks. Kiks? Co to za jeden? To żadna osoba. Siła wyższa. Na ten przykład. Celujesz w bramkę, a rozbijasz bańkę z mlekiem. I to jest właśnie kiks, przepani. Kiks, nie znam się na tym. Albo przyznacie się, albo piłka zostanie tutaj. Czego pani od nich żąda? To są koledzy. Jeden drugiego nigdy nie wyda. W takim razie piłka zostaje tutaj. Ja powiem, kto to zrobił. Jadzia. To jej wina. Ja? Ja? Moja wina? Tak. Ona stała w oknie i chciała, żeby Bronek kopnął piłkę tu na górę. I Bronek kopnął. Ach, ty skarżbyto. Masz! Jadziu, co to za maniery? Proszę mi oddać piłkę, jak tę piłkę! Dobrze, dobrze, dostaniesz tę twoją piłkę, tylko nie będę bo... na co tutaj się dzieje? Ach, panie doktorze, no świetnie kończę. Tatuśku, ja powiem, moi koledzy... Ale dobrze, dobrze, powiesz mi potem, a teraz mam pacjentów, więc proszę o spokój. Panno Klaro, niech się pani nie zajmie. No właśnie, no więc masz tę twoją piłkę i idźcie już, bo doprawdy oszaleję. Co to za gonitwa? Co wy tu wyprawiacie? Nic, proszę ojca. To tylko tak bawimy się. Dosyć tej zabawy. Chodź do domu na obiad. Dolać ci trochę zupy? Dziękuję ci, moja droga. Dzisiaj zupełnie nie mam apetytu. Ach, to z przemęczenia. Za dużo ostatnio pracujecie w tym waszym banku. Dzisiaj znowu mieliśmy urwanie głowy. Mówię ci, kompletna psychoza. Ludzie ciągle gadają, że będzie wojna i na gwałt wycofują pieniądze z banku. Wojna, tatusiu? O, to szkoły będą zamknięte. Władziu, proszę cię, jedz i nie wtrącaj się do rozmowy. Ale wojny naturalnie nie będzie. Hitler się nigdy nie odważy. To tylko Żydzi sobie tak wykombinowali, żeby robić lepsze geszefty. Tatusiu, ale była heca. Dawidek się wykopał w Bali. Dawidek, też mi towarzystwo dla was. Tyle razy mówiłem cię, żebyś się nie zadawał z takimi brudasami. Ach, dajcie spokój. Dawidek to grzeczny chłopiec, chociaż żydowski. W ogóle Libermanowie to porządni ludzie i ten stary krawiec, i ten zięć jego elektrotechnik. Dobry. Co tam nowego na tanie? A nic. Dlaczego Dawidek leży? Dlaczego leży? Ze 100 razy mówiłem mu, żeby nie biegał po podwórku, żeby siedział w domu, żeby się uczył tak jak inne żydowskie dzieci. A on co robi? Bawi się piłką. Topił się. Bali. A teraz się suszy. Co dziadek chce od Dawidka? On jest tylko dziecko. No to szkodzi, że się trochę zamoczył i grał w piłkę. Za moich czasów uczenie się Talmudu było ważniejsze niż kłopanie się piłką po nogach i tyłkach. Za waszych czasów, teściu, nie było elektryczności ani żydowskich elektrotechników, jak ja. I nie byli głupsi od was. A dziadek wie, że ta Jadzia od pana doktora gra z chłopcami w piłkę? A, to całkiem co innego. Bo ta dziewczynka to jest polskie dziecko. Przestałam być dzieckiem i nie zgadzam się, by mnie tak traktowano. Ha, twoje postępowanie dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Jak może dorosła panienka ordynarnie prać się po gębce se, bić się z chłopakiem od restauratora? Od knajpiarza, proszę pani. Że córka lekarza to ojciec pozwala własnego syna bić? Niech ojciec spojrzy. Chłopak ma całą gębę spuchniętą. A ojciec nic. Bo to córka lekarza. Bo mają pięciopokojowe mieszkanie. Jaćka! Chodź, dokąd? Do Cieplikowskiego, na posój dorożek. Chcesz? Bardzo.
Ale nie mogę. Panna Klara zamknęła mnie na klucz. Wielkie rzeczy. Właśnie tędy. Serwus, Jaśka. Ale przysmaliłaś temu Fraczkowi. Jesteś taki chłop. Władek! No, chodźmy. Władek, weź ten owiec, a ja skoczę jeszcze do matki po obiad dla mojego starego. Bronek! Prędzej! Jestem, mamo. Tylko nie maruć po drodze, bo jedzenie wystygnie. Dobra. Tato, obiad przyniosłem. Tato, bo wystygnie. Grochóweczka na wędzonce. Bardzo przyjemny sen. Rzeczywistość, a nie sen. Jak się macie, Rebiata? Aj, córeczka pana doktora przyszła. Dzień dobry. Tato, dać obrok koniowi? Ano. Trzeba mu najpierw dać wody. Taki upał. A tak. I człowiek pod tej grochóweczkę by się napił. Tylko nie wody. Człowiek nie koń, prawda, panienko? Proszę. Co to jest? Niech się pan napije. Tatuś mi każe codziennie kupować, bo to bardzo zdrowe. Kefir. Kefir? Potrzymajmy na chwilę. A niby kształt dobry, butelkowy. Trzeba spróbować, jak taka grzeczna panienka częstuje. Człowiek częstuje, człowieka częstują. Smaczne, prawda? Z grochóweczką? A co to takiego, ten kefir? To chyba mleko od wściekłej krowy. Poproś, Bronek, poproś. No, Bronek. Dobra, już się robi. Tato. A może byśmy tak przewieźli Jadzie, co? Ona jest taki chłop. No dobra, i tak nie ma pasażerów, no to... To jedziemy do Wilanowa. Do Wilanowa jedziemy. O, kefir. Ja, Baśka! Jo! Ano, Baśka! Panie pan, zatrzymaj się pan chwilkę. Podnieś pan starego okropnie dziś gorąco. A Kataryna ciężka. Patrz, jaka śliczna papuga. Usiadaj pan. Rebiata, pomóż się staremu. Będziemy mieli interesę radio na zasadzie wyzymać. Panie, uważaj pan, żeby pan ten zielony kogut nie zleciał. Panie, to nie kogut, tylko papuga, co wróży. A przecież wiem, panie, znam wróżby. 30 lat temu na Bielanach to mi biała myszka wymruziła, że się ożenię z blondynką i że będę szczęśliwy. No i sprawdziło się. Ożeniłem się. Tato, a czy mama to blondynka? A czy ja jestem szczęśliwy? Nara, powróż panience. O, nie, no to nie. Weźmiemy droga. A, też nie. A. O, dwa pierścionki. A, jakie ładne. I coś napisane. Wróżba. Poniedziałek najszczęśliwszym dniem twojego życia. Słyszycie, chłopaki? W tym celu otrzymujesz od losu dwa pierścienie. Jeden weź sobie, a drugi wręczysz osobie o włosach blond i jasnych oczach. Panienko, wróżby trzeba słuchać. Jeszcze coś, gdyż osoba powyższa jest ci... No to już nieważne. A nie, zaraz, spokojnie, ważne. Gdyż osoba powyższa jest ci przeznaczona przez los i stanie z tobą na ślubnym kobiercu. No to znakiem tego ja się do pana doktora teraz... Zapytaj, czy zgodzi się oddać córeczkę za mąż. Ej, Baśka, poszła. Proszę.
Dzień dobry panu doktorowi. Dzień dobry. Proszę siadać. Co pani dolega? Serce mnie boli, panie doktorze. Serce panią boli. Jadzia? Jestem pacjentką. Doskonale. Co pani dolega? Serce mnie boli, bo mój tatuś nigdy nie ma czasu dla mnie. Ciągle jestem sama, a jak tylko gdzieś pójdę, to zaraz świat się kończy. Ależ Jadziu, przecież panna Klara jest dla ciebie bardzo dobra. Zastępuje ci matkę. Dobra. To dlaczego ciągle strofuje mnie jak małe dziecko? No dobrze, ale jakżeż można było wtedy uderzyć tego chłopca? Jadź. Co to jest? Już dziś trzeci raz ten próbny alarm. Słyszysz, tatuś? Co za próbne alarmy ciągle nadają? Niestety, to już nie próbne alarmy. Słuchaj, Wadek. Idę na wojnę. Ty zostajesz jako jedyny mężczyzna w rodzinie. Widzisz, mamusia jest chora. Nie wiem, jak jej to powiedzieć. O Boże! Wojna! Wojna! Przeczuwałam, że tak będzie. Powtarzamy komunikat. Uwaga! Oficerowie rezerwy natychmiast Władzy. Stawią się w swoich jednostkach. Wyjmij z szafy mój mundur. A myślałem, że będzie mi potrzebny tylko na święta pułkowe. Wojna niedługo potrwa. Zobaczysz, za 2 miesiące będę z powrotem. Pamiętaj, mówiłem z tobą jak mężczyzna z mężczyzną. Jesteś teraz opiekunem rodziny. Muszę jeszcze wstąpić do fryzjera. No, bądź tu, Władziu. Ja pójdę z tatusiem. Chodź. Dzień dobry. Moje uczanowanie. Wszystko zajęte. Przepraszam pana. Może pan mi ustąpi miejsca, bo mi się bardzo śpieszy. Nie mogę. Mnie także się spieszy. Dzień dobry. Dzień dobry, pan. Tatuś się spieszy, bo idzie do wojska. Taki to ich patriotyzm. Polski oficer idzie na wojnę, a Żydki się spieszą. Dziękuję bardzo. Mówią ludzie, że będzie wojna. Idź, powściekali się ludziska. Klepie i klepie bzdury. Jaka wojna, co za wojna? Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm lotniczy dla miasta Warszawy. Tato, a może pójdziemy do domu, co? Coś ty z tego, konia zleciał. Hitler nie będzie taki odważniak, nie bój się. Nie będzie się narywał, bo on wie, człowiek zabije, człowieka zabił. Patrzaj się. Słońce świeci, niebo niebieściutkie. Ja wam powiadam, że żadnej wojny nie będzie. Chodźmy do domu. Maszerują, cholery. I dobrze maszerują, żeby tak do piekła. Konia mi zabrali. Trzymaj. Idę do cywila. Tak, panie. Więcej, więcej. Po co mi takie długie? No dobrze, ale przecież ja pana zawsze tak podstrzygałem i było... A teraz pan postrzyże inaczej.
czasy są inne. Daj no pan grzebień. Ale teraz pan wygląda jak... Heidla? Proszę. Danke. Bitte schön. Dziękujemy. Bitte nehmen Sie Platz, Fräulein. Danke. Oh, Sie sprechen Deutsch? Na fein. Eine Polin spricht Deutsch. Ich nicht Polin. Ich Niemka. Deutsch. Wirklich? Moja Mama Hilda Birkenmeier, Dresden. I Papa też z Leipzig. Ah, Sie sind deutschstämmig. Also schön. Proszę bardzo. Ładny piesteczka, ładny, głodny. Hund, szej. No. Tresowany? Tresio? Ja. Fabelhaft. Komm her. Na hopp, hopp. Rolf, pass auf. Jude. Wspaniały piesek. Nie lubi Żydów, co? Nie lubi. Rolf, wo ist der Jude? No, wo ist der Jude? Budaszek na tam wrócił. Hitlera? No ja, no, teraz się zaczną pytania, pytania i pytania. Dajcie człowiekowi odpocząć, czy zmęczony jest. Nathan, będzie getto? Będzie. Nawet u nas w niewoli było wiadomo. Getto będzie. Ja wiem. Może to i lepiej dla Żydów, jak będziemy oddzielnie. Jak Niemcy robią getto, to nie po to, żeby było lepiej. Ale w getcie przynajmniej będziemy wszyscy równi. Tak. Oni zrównają wszystkich na szmelc. Czy wy nie rozumiecie? Oni chcą, żebyśmy byli oddzielni od Polaków. Łatwiej będzie zniszczyć nas i Polaków. To polityka. U nas w niewoli mówiono, że powinniśmy być razem. Walczyć. Co znaczy walczyć? Kto? Ty, mój zień, czy żydowski elektrotechnik? On pójdzie walczyć. Nawalczyliście się już dosyć. Nawojowaliście się. Hitler się śmieje z was. Walczyć. Z czym będziecie walczyć, ja się pytam. Z golemi rękami? Tak. Pięściami. Gołymi pięściami. Polacy na pewno będą walczyć. I my razem z nimi. Ja też będę walczył z Niemcami, zejdę. A się jeszcze jednego wojaka. No pan ma rację, tatę. Sza. Co wy chcecie ode mnie? Idźcie walczyć, idźcie walczyć. Nur Juden haben den Krieg gewollt. Der jüdische Kommunist und der jüdische Bankdirektor hätten Völker Europas gegeneinander. Die Juden haben den Krieg entfernt. Ihr Brüder ist an allem schuld. Jüder war es nicht. Hey. Erste. Prost, Chef.
Zrób mi kompres. Dawidek, nie mam ani troszkę octu. Leć do Kuźmiraka i przynieś butelkę octu. Dzień dobry. Proszę o butelkę octu. Czego tu chcesz? Ja proszę o ocet. Myckie zdejm. No. A to, Żydek przyszedł po ocet. Zaraz, zaraz. Zanieś to dla pana handla. Unser Fehler hat recht. Die Juden sind an allem schuld. Och, nein. Ja, ja. Panie Hans. Was ist denn? Tam Jude. Jude da. Was ist Jude? Masz ocet. Dziękuję. Masz ten Jude! Maszyni dzieci nam Germanii. Tego rodzaju pieśni mamy wiele. Czasami układali je poeci, jak właśnie Rotę albo Warszawiankę, a czasami były to pieśni samorodne, nieznanych twórców, ludu. I teraz, proszę pani, mamy takiego samorodnego twórcę. Śpiewamy jedną taką pieśń i nie wiemy, kto ją napisał. Samorodnego twórcę? Nie. Prosiłam cię, Bronek, żebyś był poważny. Zaraz mi pewnie powiesz, że to Kiks napisał, co? Ja mówię poważnie. Niech pani posłucha. No, chłopaki, zaśpiewamy. Jaćka, zagraj warszawskie dzieci. Chodź. Trzeba zamknąć. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew, po Wiśle, Wola i Mokotu, ulica każda, każdy dom. Gdy zaćmi pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą mnie. Proszę pani, trzeba otworzyć. Dzieci, schowajcie książki. Szybko, dajcie. Dlaczego Zbosia nie otwiera, co? No, panie doktorze. No widzicie, Helenka. No, widzicie, nie każdy, kto dzwoni, jest z gestapo. Widziałam właśnie żandarmów. Zajechali na waszą ulicę. Proszę pani, ja idę do przedpokoju. I w razie czego, jak oni będą szli na górę, to ja dam znać. Ich hab ihn schon. Ja, Walter. Poszli do was. Tam jest tylko mama i siostry. Muszę iść. No, Wojt oficer Kazimierz Wojtan. Mówiłam już. Mój mąż jest w niewoli, w oflawie. Sirim? I dobrze wiedzieć. Wojlis, no? Nie, nie wiem. Mąż pisał do mnie, tu jest list z Oflawu. No ja, aber pan, vor einem Monat, was? Teraz już nie pisać, was? Uciekł z Oflawu. Uciekł? Lub ten bandyt. Uciekł. To jest was. To jest mój syn. Syn? No, twój ojciec. Nie wiem. A zapamiętaj, jak fater mnie znaleźcie, emen will dich, deine Mutter und alle. Komm.
chcieli. Ojciec jest na wolności. Niemcy przyszli na rewizję, bo mają wiadomość, że uciekł do flagu. Ale tyle go znajdą. I tyle go znajdą. Ja się kończę. Gosposiu, proszę wszystkie ciastka, jakie mamy na stół. A myśmy tu przygotowali piosenkę na Niemców. Po co żeś tu przyszedł, po co żeś tu brał? Przed chwilą byli Niemcy w tym domu. Mogli wejść do swego mieszkania i zrobić rewizję. No to co? Wszystkie papiery mam w porządku. Tak samo stwierdził twój kuzyn. I co? Znaleźli u niego jeden głupi list sprzed kilku lat i wszystko się wydało. Zaresztowali go i śladu po nim nie ma. W takim razie co robić? Jeszcze raz powtarzam. Przejrzeć dokładnie każdy kąt w mieszkaniu. Chodź, ja ci pomogę. W takich czasach ostrożność nigdy nie zawadzi. Pomyśl tylko, gdyby to się wydało. Jakie nieszczęście, jaka tragedia dla jajci. Ona przecież o niczym nie wie. To stare fotografie rodzinne, to nie ma żadnego znaczenia. Ale też trzeba przejrzeć. Patrz. Boże, gdyby to wpadło w niepowołane ręce, byłbyś zgubiony. Zniszcz. Podżyj to natychmiast. Tatuśku, ciociu, moi koledzy proszą, żebyście przyszli do nas. Mamy dobrą wiadomość. Mój tatuś uciekł z oflagu. Bardzo prosimy panią i pana doktora. Dobrze, przyjdziemy później. Później to z ciastkami będzie luźniej. Przyjdziemy za chwilę z tatusiem, Jadzieńko, ale mamy jeszcze bardzo ważną sprawę do omówienia. Chodźmy teraz, musimy uczcić kapitana Wojtana. Prosimy bardzo, panie doktorze. Jaki podobny do doktora Białka. Może jego ojciec? A może dziadek? Podobny? Podobny. Ale ten to przecież Żyd, widzisz. No właśnie. To ty myślisz, że... niemożliwe, przecież go cała kamienica zna. Zaczekajmy chwilę. Zaraz przyjdzie Dawidek i powie nam, co tu jest napisane. Jest Dawidek. Dobry wieczór. Chodź, no chodź. Dostaniesz cukierków. Tylko nam coś przeczytasz. On się Rolfa boi. No nie bój się, nie bój. Rolfa nie ma. O, siadaj sobie tutaj. Tak. Możesz włożyć czapkę. No włóż czapkę, no. No włóż, włóż. A potrafisz ty to przeczytać? Dlaczego nie? To przecież po hebrajsku. No to czytaj, czytaj. To znaczy po polsku. Na pamiątkę mojemu ukochanemu wnuczkowi Józefowi dziadek Jehuda Bialer. I nic więcej tam nie ma? Nie, już wszystko przeczytałem. Nie, to możesz już iść. Daj mu tam parę cukierków ze sklepu. No i kto miał rację? Co to ma jakiś pan Jehuda Bialer wspólnego z naszym doktorem? Bialer. Mam. Chodźcie no, coś wam pokażę. Bialer. Bialer. Tak się nazywał dziadek. A wnuczek sobie zrobił tu kreseczkę, no i jak się nazywa teraz wnuczek? Bialek, doktor Bialek, więc to by znaczyło, że... Że pan doktor zmienił sobie kiedyś nazwisko i Aryjczyk gotowy. Ale nie dla mnie, panie doktorze. To musi iść do getta, Jadzia? A ich piękne mieszkanie będzie nasze.
gelegen, meneer Roets. Jedzcie, dzieci. To już ostatni szabes w tym domu. O dziś za tydzień będziemy już tam. Jedźcie. Tak, tak. 30 lat przeżyłem w tej izbie ubogiej. Harowałem, pracowałem tu wszystkie moje lata. Jak nie miałem pracy, nie miałem co jeść. A jak miałem pracę, to nie miałem czasu jeść. A teraz pędzą nas. Ciężko musieliśmy zgrzeszyć, że do tego doszliśmy. Oj, dzieci, dzieci. Straszne idą czasy dla Żydów. Nie tylko dla Żydów, teściu. Nie tylko dla Żydów. Uciekłem z niewoli. Wiem, wiem. Byli tutaj żandarmi. Przewrócili wszystko do góry nogami. Jak dzieci? Gdzie Władek? Tatuś! Aleś ty urósł, syn. Prawdziwy mężczyzna. On jest teraz głową całego domu. Zarabia na całą rodzinę. Szmugluje, co się da! Wożą ze wsi rąbankę, kartofle, mąkę. Małe nie głodują. Niech taty zobaczy, jak one wyglądają. Obudzę je. Nie trzeba. I tak muszę zaraz odejść. Na ulicach ciągle obławy, mogą i tu zajrzeć. Władek, musisz to dobrze schować. I pilnuj jak oka w głowie. Możesz na mnie liczyć, tatusiu. Daj mi stare ubranie. Papiery mam w porządku, ale mundur muszę zmienić. Nie gniewaj się, Kaziuniu, ale nie mieliśmy pieniędzy na handel dla Władka. Ostatnie twoje ubranie sprzedałam Libermanowi. No, ile pan chce na tym zarobić? Czy wypada mi na tym zarobić? Przecież jesteśmy sąsiadami. Niech pan sam powie. Ja nic nie chcę darmo. Że to od Żyda, co? Ja się już z pana żoną obliczę. Ona mi krzywdy nie zrobi. To niech pan schowa, bo to niebezpieczne. Niebezpieczne. Niebezpiecznie jest dzisiaj żyć, a też się żyje. To ja ten mundur przerobię na ubranie i będziemy kwita. Do widzenia. Niech pan dyrektor idzie z panem Bogiem. Dziękuję. Zima, Hans. Da wolę Juden. Wirklich, Juden. Nie ma. Oj, 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 oj. O, da ist ja Schabes. Eine Halle. Und Fisch auch. Wein! Großartig! Sitzen bleiben! Na? Du jüdischer Weihnachtsmann! Wo hast du deine Brillanten? Brillanten? Ich,
Wir sind arme, arme Menschen. Ja, ja. Ihr Juden seid alle arm. Aber Brillanten habt ihr. Was versteckt, was? Nein, nein. Oh, verflucktes Judenpack. Kriege für einen Offizier. So. Und wo ist der Offizier? Ich weiß nicht. Na, wird's bald? Wo ist der Offizier? Keine Antwort. Fred, komm mal hier. Wo wohnt er? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm her. Komm. Ach du dreckiger Jude, ich schlag dich tot. Ich nicht. Komm, komm, ich nicht. Dziękuję panu, panie Ciepłikowski. Byliśmy sąsiadami 30 lat. No, nie potrzebuje pan dziękować nami. Jeszcze czas, ja tam mam jeszcze te rzeczy do zabrania. Pan też do getta, panie Ciepłikowski. Ani do getta, ani do Berlina. Herku Śmira. No, no, panie. Bo co, panie? No coś mi pan przygaduje, że co, że sąsiadom pomagam? Człowiek pomoże, człowiekowi pomogą. Ja tam ten szmugiel ciskam. Kombinuję, żeby stary te dryndę sprzedał i rykszę kupił. I twój ojciec jechałby na rykszy? Frajer. Ja bym jechał. Ojciec powiedział, że póki szkopy będą w Warszawie, palcem nie ruszy. A co dopiero nogami. No a na życie musi ktoś przecież zarobić, nie? Serwus, chłopaki, chodźcie. Zobaczcie, Libermanowie wyprowadzają się do getta. Może na głód, na to niewierkę. Nie same szkopy na świecie. Te, wspólnik. A może im co odpalimy z naszego szmuglu? Ja szmugluję dla swoich.
Nie będę się narażał dla Żydów. Właściwie dlaczego ty ich tak nie lubisz, Gładek? Przecież żal tych ludzi. Ojciec ich też nie lubi. Przepraszam bardzo, że sam wszedłem, ale pan doktor tak długo nikogo nie prosił, dzień dobry, że... panu, proszę bardzo. Dzień proszę, dobry, dzień dobry. Dziękuję, jeżeli pan doktor proszę, pozwoli, proszę, dobrze, dobrze. To ja tak proszę, trochę proszę. Pochodzę. No, jak tam z naszym reumatyzmem, panie Kuśmierek? Dolega panu jeszcze? A te zastrzyki pomogły? Ja, bo ja wiem. Zresztą sam pan doktor powiedział, że żadne lekarstwa nie pomogą na ten mój reumatyzm. Jak długo ja będę mieszkał w tym moim ciasnym i wilgotnym mieszkaniu? No, naturalnie. Pan ma fatalne mieszkanie. A to... To by było dobre dla mnie, prawda, panie doktorze? Oczywiście. O, właśnie po to lekarstwo przyszedłem dzisiaj do pana doktora. Nie rozumiem pana, panie Kuśmierek. O co panu właściwie chodzi? No, o to lekarstwo. To mieszkanie. Ja jestem delikatny człowiek, ale co tu dłużej owijać bawełnę? Pan się stąd i tak musi wyprowadzić, a ja się wprowadzę. Ja? Wyprowadzić się? Kiedy pan ciągle nie rozumie, panie Bialer. O, przepraszam, panie doktorze. Bialek, Bialer, to się tak myli. Proszę. Tak. Teraz rozumiem pana, panie Kuśmierku. A pan niech się na mnie nie gniewa, bo tę sprawę to miała właściwie załatwić moja Wanda ze swoim narzeczonym Hansem. A to by było o wiele gorzej. Moje uszanowanie. Co jest dla was? Załatwione. O. Mieszkanie. Große Wohnung. Also dann muss sein Wodka. No ja. No, Papa Kuśmierek, gratuliere. Also für die Wohnung. Prosit. Prosit. A jednak szkoda mi tego człowieka. Jestem Żydem. Rozumie pani? I muszę iść do getta. Boże, to okropne, żeby człowiek taki jak pan, żeby... Nie, nie, pan nie powinien tam iść. Przecież pan może ukrywać się, tak jak inni. Ja panu pomogę. Nie, nie mogę. Musi pan, to jest wojna, trzeba walczyć. Nie będę umiał walczyć z szantażem. Nie potrafię ukrywać się. Musi pan, panie Jadzia, jak się dowie, będzie chciała pójść z panem. Ona pana tak kocha. Jadzia nie może dowiedzieć się o niczym i nie może tutaj zostać. Panno Klaro, liczę na panią. Musimy coś wymyślić. Jadzia musi pojechać najbliższym pociągiem na wieś do ciotki Heleny. Nie wiesz, jak bardzo nie chcę rozstawać się z tobą. Proszę. Mam jakieś złe przeczucie. A wiesz, po Brytana już przychodzimy. Ja także jestem oficerem rezerwy i muszę zniknąć z Warszawy. No to weź mnie z tobą. Przecież wiesz, że to jest niemożliwe. U ciotki Helenki z pewnością ci będzie dobrze, zobacz. Do widzenia, panie doktorze, do widzenia. Do widzenia, panie doktorze, do widzenia. Do widzenia, bądźcie zdrowi. Do widzenia. Wiesz już o wszystkim, co? Wiem. Alena rozrabiali te wredne Kuśmieraki. Biedna nasza Jadzia. Wcale nie żałuję. Bezczelny kłamczuch. Władek, jak ty gadasz o Jadzi? A co? Może nie oszukiwała nas? Nie udawała, że jest Polką? Masz! Przeczytaj, co napisała na pożegnanie. Że jej tatuś jest oficerem, tak jak mój, bezczelna. I czego się rzucasz? Musisz zrozumieć, w jakiej ona jest sytuacji. Rozumiesz, że mnie oszukiwała. Jeszcze teraz kłamie.
Władek, trzeba jej pomóc. Musimy ją ratować. Odczep ty się ode mnie. Możesz iść razem z nią. Uj, jakiś ty wredny. A muszę to Jadzi powiedzieć, żeby się miała przed tobą na baczności, ty... Szkoda gadać. Proszę, powiedz jej, powiedz. Jak ją zobaczysz, to i... To jej oddaj. Masz! Wiesz, Władek, byłeś moim kolegą. I ja twoim. Ale to musiało być bardzo dawno. Władek. Tatuś! Tatuś w Warszawie? Czekaj, Władeczku, siadaj. Najpierw ja będę pytał. Powiedz mi, co z mamusią. Chorowała ciągle, ale teraz już lepiej. A małe dobrze się czują, tylko trochę mają za duży apetyt, jak na dzisiejsze czasy. Mówisz, że mamusi jest lepiej. No a ty, mój chłopcze, ciągle jeszcze szmuglujesz do spółki z Bronkiem. Z Bronkiem nie znamy się. On kupił se rykszę i stoi tam, na rogu. Halo! Dawidek! Dawidek! Zatrzymaj! No? Romy, do nas nie wolno podchodzić, uważaj! Dawidek, ty, jak tam żyjesz? Gadaj. Źle. U nas głupki typus. Muszę chodzić na roboty za dziadka. Na marsz, wbijaj. Tyle dzieciaków przekrada się przez mury. Przyjdź, to może coś wykombinujemy. Uważaj, Brunek, policjant idzie. Postaram się przyjść jutro wieczorem. Dobra, czekam w wozowni. Ty, co z Jadzią? Dawidek! Co z Jadzią? Pokłóciliśmy się o Jadzie i o tego Żydka Libermanów. Ale tatuś przyjdzie teraz do domu, prawda? Nie mogę wrócić do domu. Nie mogę widywać się ani z mamą, Basią, Hanią. Jestem nadal w wojsku. Tajnym. Z tobą czasem będę mógł się widywać. Chociaż to jest także niebezpieczne. No, ale nam już czas. Muszę już iść, Władku. Bądź zdrów. Aha, zapomniałem ci jeszcze powiedzieć, że ten Żydek, o którym mówiliśmy, no, Liberman, uratował mi życie. To było wtedy, kiedy zostawiłem u niego mundur. Pamiętasz? Żandarmi katowali starego tak, że nie jeden mocny chłop nie wytrzymałby tego. Ale on mnie nie wydał. I Żydzi różni bywają i my mamy swoich kuśmiaków. No, bądź zdrów, chłopcze. Przyjdź tu w przyszłą środę, ale pamiętaj nikomu ani słowa. Tęsknota za Jadzią. Codziennie patrzę godzinami z mojego okna na Warszawę. To jest moja druga tęsknota i udręka. Czy Jadzia się niczego nie domyśla? Czy ona ciągle wierzy, że jestem w Lublinie, a nie w Warszawie? Tatuś w Warszawie? Pilnujcie jej i nie puszczajcie, broń Boże, do Warszawy, bo wtedy by się wszystko wydało. Doktor Józef Biały. Czy Jadzia by śpi? Śpi, śpi. Dobry wieczór, panie Palenty. Dobry wieczór, panie Cieplikowski. Czy to pan na taki deszcz się wybierasz? Ano, wyglądam na tego mojego Bronka, bo jak ta godzina szósta się zbliża, a jego nie ma, to ja z nerw wychodzę z razu. Ojej, gdzie ten Bronek? Gdzie ten mój Bronek? O, panna Janie. Dobry wieczór, panie Cieplikowski. Zaraz. Jak się panienka miewa? Przepraszam, ja się spieszę do ojca.
ojca? Tu? A co z nim jest? Nie ma go w domu? W domu? No w domu nie ma go. Dom jest, ale... ale... Panienko! Panienko! Kogo to ojciec woła? Jadzia przyszła. Jadzia? No i poszła do mieszkania. Rany boskie. Fredek, co ty robisz w moim mieszkaniu? W czyim? W twoim? Na głowę upadłaś? Wyrocha stąd! Nie wiesz, gdzie to mieszkanie? Ty się stąd wynoś, Markaczu! Puść mnie! Ja cię puszczę. Czekaj, tylko ci coś przypomnę. Masz! I poszła do getta, ty! Ty popsterierze, ty świnio, dam ja ci szkołę, czekaj. Co tam się dzieje? Kto tam dzwoni? Fredek! Fredek! Napiśniesz słówko. Chodź, Jaćka. Prędko, prędko, chodź. Co tu się dzieje? Kto tu był? Tu Jaćka, tego doktora. Chciała wejść do naszego mieszkania. Jadzia tutaj? Ach, jaka bezczelna. Niech mi się jeszcze raz tu pokaże, to ją do policji oddam! Ani, nie bój się nic, Jaćko. Zobaczysz, ja jeszcze tego foksteriera zrobię na szaro. Ani, no nie płacz. No, uspokój się do diabła. Dony, powiedz. To nie mi się w głowie kręci. Dlaczego oni są w naszym mieszkaniu? Gdzie jest mój ojciec? Jak to? Toś ty nie była u swojego starego? Byłam u ciotki na wsi. Przecież wiesz, że mój ojciec jest oficerem i musi się ukrywać. Jakie buty. Słuchaj, dziecko. To, to jest wszystko bujda. Ale ty musisz wiedzieć dokładnie prawdę. Słuchaj, twojego ojca wywieźli stąd. Do getta? Tak, Jaćka. Dużo się zmieniło na naszej ulicy. Kośmierak w waszym mieszkaniu, a twój stary za murami. Szczeniaki szmuglują, palą, piją, kombinują jak mogą. Ja też muszę zarobić na ten kapuśniak. Przeszykowałem tę wałówkę dla Dawidka, ale go jakoś nie widać. Biedny ten mój ojciec. Co on wtedy myślał naprawdę, jak musiał mnie wysłać na wieś? A sam... sam jeden poszedł w te straszne mury. Powiedz, Bronek, za co to wszystko? Za co? Idź, wytłumacz to szkopom. A właśnie pójdę. Jaćka, ty się stąd nie ruszaj. Nigdzie nie możesz wyłazić. Poczekaj, wyszpicluję i wkopiesz się na amen. Musisz tu siedzieć jak mysz pod miotłą. Żeby cię kto znów nie zobaczył i nie sypnął, tak jak twojego ojca. Kto mnie może sypnąć? Kto? A chociażby taki Fredek. Albo i Władek. Władek? Nie licz już tak na niego. Wtedy jak się dowiedział o twoim ojcu, o tobie, tośmy się pożarli na fest. Aha. Czekaj. Powiedział, żebym ci to oddał. Dawidek? Dobrze, żeś przyszedł. Oj. Już miałem Pietra o ciebie. Ledwo żyję ze strachu.
No, chodź. Ciocia, ty tutaj? Co z moim ojcem? Widziałeś go tam? Tak. Twój tatuś mieszka koło nas. Oj, dajcie mi odpocząć. Siadaj. A masz, bijaj. To mój ojciec mieszka koło was. Muszę zaraz wracać. Mm. Ma być obława na żydowskie dzieci. Tak mówili u nas. Chcę być przedtem w domu. Dawidek, ja pójdę z tobą. Zaraz, zaraz. Spokojnie. I po co? Ja cię tu zamelinuję, a tam jest nędza, głód, tyfus. Ale tam jest mój ojciec. Moje miejsce jest przy nim. Czy ty tego nie rozumiesz, Bronek? Tak. Ona musi tam iść. Jej tatuś jest chory. Chory? No, jeszcze dwie paski. Mieści się, mieści. Musimy dostać się na Stare Miasto. Tam przejdziemy przez mur. Dobra. Słuchaj, Jadzia. Weźmiesz ten kot, bo leje jak z cebra. I czekajcie. Zobaczę, czy tam kogo nie ma. Słuchaj. Wąchałeś. Słuchałeś. Teraz ty pniesz, co? Słuchaj, Brunek. Ja chciałem... Dawidek, widać światło. Przestaje padać. Do widzenia, Brunek. Serwus. Jadźka, jak cię tam przyciśnie, wracaj. Jakoś tu przetrzymam. No, jedziesz, Bronek. Mogą cię zauważyć. Dobra, w razie czego telefonujcie do baru pod Jeleniem. Piszczykowa zawoła mnie z postoju. Dawidek, o, uważaj na nią. Ech, cholera jasna. Dawidek. Dawidek. Kto tam? To ja, Haskiel. Dziś tu jest spokojnie. Niemcy pilnują. Kto to? Czy oni też wracają do getta? Tak. Oni chodzą każdy dzień. Jego siostra wiąże swetry, a on je sprzedaje i kupuje chleb. Tamten chodzi na szmugiel, a ten drugi na żeby. Teraz my, Jadziu. Aussteigen! Ruf! Was der Juden? Gott, siehst du, Suske! Uciekajmy! Thank you.
strzelili. Na pewno? Krew mu idzie z łapy, tu go musieli trafić. Chodź, pomożesz mi przewiązać mu łapę. Trzeba zatamować krew, bo inaczej zdechnie. To niech zdechnie. To jest pies tego esesowca od Kuśmiraków. On nas chciał zagryźć. Daj chustkę. To jest żyjące stworzenie, trzeba mu pomóc. On się nazywa Rolf. Nie podoba mi się to imię. Mi się cały pies nie podoba. No daj spokój. O Boże, jaka jestem zmęczona. Dziadziu, obudź ją. Tu zaczyna się robić niebezpiecznie. Tam chodzą. Już idziemy za tym. Jaki on czarny. Wiesz? Nazwijmy go Wichem. Dziadziu, chodź prędzej, chodź, chodź. Tam Niemcy, chodź prędzej. Jesteśmy? Nie. Zbłądziliśmy. Możemy tu zginąć. Patrz! Tam jest światło! Zdaje się, że schody. Może tu jest wyjście. Wszyscy od razu, nie wszyscy. Następny doktor Białek. Proszę bliżej, a nie widzę. Tatusiu! Ręka, puls. Tatuśku! To ja przyszłam. Tatusiu! Następny. Tatusiu! Słuchaj! Tak, przyniosłem. Teraz może być mi potrzebny. Ładnie się spisałeś, synku. Mamusia też chciała się zobaczyć z ojcem. Mówiłem ci, że nie mogę was narażać. A zresztą wyjeżdżam za chwilę i to na długo. Tylko jeszcze piwa się napiję. Proszę jeszcze piwa. Serwant!
Frankenstein znowu strzela do dzieci. Trzeba mieć wielkie zasługi u Boga, żeby nie widzieć tego wszystkiego, co się tu dzieje. Nathan, trzeba Jadzie wyprawić z getta. Ja już myślałem o tym, teściu. Jutro ją wyprawię. Uwaga, uwaga! Dzieci żydowskie uciekają z getta. Uwaga! Przebywanie dzieci żydowskich w alejskiej dzielnicy jest bezprawne. Kto udziela pomocy dzieciom żydowskim, przechowuje je lub karmi, podlega karze śmierci. Dzieci żydowskie roznoszą tyfus, powodują epidemię. Zagrażają one całemu zdrowemu społeczeństwu. Napotkane w dzielnicy alejskiej dzieci, które zbiegły z getta, należy natychmiast oddawać w ręce policji. Donoście o dzieciach żydowskich, aresztujcie je. Ostrzegamy przed dziećmi żydowskimi. Ostrzegamy przed zbiegami z getta. Przebywają one bezprawnie w dzielnicy alejskiej. Należy je zatrzymywać i oddawać w ręce policji. Jadziu, czego chcesz ode mnie? Przecież ja ci nic złego nie zrobiłam. Ja nie jestem szpicer. Wtedy w wozowni Bronek uderzył mnie, ale on nie miał racji. Sam mi to później powiedział. Jadziu, ja chcę ci pomóc. Rana tak się budzi. Byłam już na wsi u ciotki Heleny. Dom zamknięty. Powiedzieli mi, że ciotka aresztowana. Panny Klary też nie ma. Panna Klara przychodzi do nas na komplety. A co z twoim ojcem? Tylko rok wytrzymał. Umarł w dzieci. Mojego też zamordowali. Odrzuć się, Prywek idzie. Jak tyle chce bije. Przez cały czas nosiłaś dwa pierścionki? Tak, Bronek mi oddał twój. To oddaj mi go teraz. Jakiś ty dziecinny. Nie jestem dziecinny. Właśnie dlatego chcę go z powrotem. Masz. Już parę razy go gubiłam i zawsze sam mnie odnajdywał. No chodź tu, diable czarny. Dobry wieczór, pani. A, Ładek, jak się masz? Mamusia w domu, idę do niej podzielić się dobrymi wiadomościami. Dostałam dzisiaj świeżą gazetkę. Ja też mam dobre wiadomości. Tak? Jadzia tu jest. Jadzia? Nie, proszę mnie. Proszę, ten świat się kończy. No gdzie się ona jest? Gdzie ona jest? To powiem. Zaprowadzę panią, to dla niej poduszki. To chodź, chodź. No
ktoś puka, co robić? To pewnie Władek. Czekaj, sam otwórz. Władek? Jadziu, przyprowadziłem ci gościa. Jadziu, Jadzieńku, dziecko moje, najdroższe, co ja się napłakałam. Jakie to szczęście, że ty się wydostałaś z tego piekła. Ale mizernie, biedactwo, wyglądasz. No ale to nic, przejdzie. Będziesz musiała dobrze się odżywiać. Wicher, cicho, 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 cicho. Bo jeszcze z tego wielkiego szczęścia naprowadzi cię nieszczęście. Proszę pani, niech się pani uspokoi, bo cała kamienica się zleci. Zamieszkasz u mnie. Nie, ja do nikogo nie pójdę. Nie chcę pani na razie. Ale co to z tym mowy nie ma. Tego nie można robić tak na patatajkę. Pani mieszka u ludzi. A ludzie się interesują dzisiaj każdym dzieckiem. A kto, a skąd? Może z getta uciekło? No co tutaj ma zamieszkać w tej norze, jak jakiś złodziej? Takie czasy, proszę pani, że wszyscy porządni ludzie żyją jak złodzieje. A tylko złodzieje żyją sobie spokojnie. Ach, to prawda. Do schronu! Jazda do schronu! Do schronu! A, idźcie! Nie ma co. Wesoło jak w grobie rodzinnym. Tak, jakby tak koło tej budy gruchnęło, to niech się w domu nie nocuje. Szkoda mrugać. No, z nas gulasz. Jakby stąd wyjść. No bo muszę zobaczyć, co z Jadzią. No możesz wyjść. Kuśmiraki teraz mają taką niemiecką cykorię, że nie zauważą. Tylko ostrożnie. I zaraz wracaj. Tato! Hans! Oni wychodzą! Dokąd? Mistrzowskim! Frbotn! Słyszycie? Dokąd was niesie, chciałbym to wiedzieć. Kiedy... Widzi pan, on, nasza wozownia jest drewniana. Drewniany dach. I jak upadnie iskra, to dom się może zapalić. To ta wozownia, co przylega do mojego mieszkania? A to ja sam idę. Ale schodź, Widmir! To nie jest takie straszne. Może ja zobaczę. Ale siedźcie tu! Fredek, uważaj no na nich, dopóki ja nie wrócę. Dobrze. Halt! Jest tam to! Halo! Susadziu! Hans! Was ist los? Jakaś podejrzana historia. Złodzieje albo dywersanci, diabli wiedzą. Dywersanci? Wo? Tu, hier!
ist jemand da? Wer ist da? Rolf, Rolfchen, no, endlich bist du wieder da. Also komm langsam, no. Gut, gut, mein lieber Hund, na ja. Siehst du, Papa Kuschmirak? No, no, gut, also komm, komm. Das war der Diversant. Er hat mich gesucht und gefunden. Also komm, was ist da? Wohin gehst du? Hör, ruhig, sofort! Was soll das bedeuten? Ist jemand drin? Wer ist da? Raus oder ich schieße! Jadzia, naszego doktora. Was machst du hier? To jest doktor naszego doktora. Warum? Dlaczego chowasz się tam? Gib się smiedl. Jeden? Ich frage. Jeden? Wirst du nicht antworten? Nein! Alfred, du kaputt! Was machst du da? Schrei! Du Knopf! Schrei! Lauf! Auf! Lauf! To pewnie Jadzia. Leć za nimi. No, już mnie teraz nie zwiejesz. Udajesz Aryjkę, co? Ja nic nie udaję. Ale opaski nie nosisz. Ja mam opaskę. Daj mi spokój. Czekaj, gdzie się tak spieszysz? Nie ma tu Fatra ani Hansa. Możemy porozmawiać. Halt! Halt! Warte! Bist du denn laufen wie die Wanzen? Oh. Bist du wohl eine irgendwas? Ja. Verstehst du nicht, was ich frage? Also doch. Komm, du Seuchengift. Dawidek! Hallo! Na krzyżu mnie Fredek mnie gonił. Otrzyj się ode mnie. Dlaczego? Mam tu szmugiel, mogą mnie zrewidować. To co? Ale ja mam kartofle i granaty. Co masz? Granaty, no, bomby. Bomby? Weszlek ci na to, zum Teufel! Idę, was? Ja nie judę. Mnie napadli. Tu była Judę, ja pokażę, gdzie uciekła. Du bist also kein Judę? Ja nie Judę, nie! Halt! 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 To Fredek! Ej, mama, lauf! Zaczekać. Z nim nic nie wiadomo. Zdaje się, że już nikogo nie ma. Dawidek, dlaczego tu tak pusto? Ty nie wiesz. Niemcy mówili, że wywożą na wschód, do pracy. Zabrali moją mamę.
Zabrali ciocię. Wszystkich zagazowali w Treblince. Wujek Natan uciekł stamtąd. I dziadek został. Ukryliśmy go. Wiadomo było, że starych oni od razu biorą na szmelc. I teraz zostali tylko ci, którzy szyją mundury w niemieckich szopach. Dzień dobry, Jadzie. Po co się przyprowadził teraz? Przecież wiesz, że lada dzień może się tu zacząć. Ona musiała tu przyjść, wujku. Trzeba wypuścić dziadka. Dziadek mi wciąż kadysz, bo mamie i cioci Reginie. I odprawia pokuta za wszystkich Żydów. Proszę cię, wyjdź. Ale niewiele. Obiecali, że jutro naszykują. Dawidek, nakarm dziadka. Ja muszę wyjść. Kto tam jest? To Jadzia. Jadzia. Przyszłaś do Estery. Do Reginy. A one wyszły z domu. Nie ma ich. Zostań tu na chwilę, Jadziu. Postaram się dla ciebie o pracę w naszym szopie. Tempo! Pracować! Tempo, tempo! Pracować! Los! System! Los! Pracować! Tempo! Tak, Herr Direktor. Die Leistung? Nur 170 Stück. Schlecht. Sehr schlecht. Es ist keine Arbeit. Heim. Bitte, Herr Direktor. Zeig mir mal den Mann mit der Geschwulst. Bitte, Herr Direktor. Dieser da ist es. Wer da? Herkommen. Näher! Eine alte Scheiße können wir in unserem Betrieb nicht brauchen. Rasowacz! No, tempo, tempo! Wir brauchen gute Arbeiter, junge Leute!
Naja. Kann die Arbeit gut gehen. Sie haben hier keine Arbeiter. Sie haben hier Kinder. Co to jest? Kto ją tu sprowadził? Ja nie. Dawno był rozkaz odesłać wszystkie dzieci. Ja mam 17 lat. I alt ist sie? Ona mówi... Sie sagt 17. Ona ma 17 lat. Nie. 17. Und mit dem Alten? Ab! Warszawa musi być judenfrei i nie możecie zostać. Kto pojedzie do Poniatowa, do obozu pracy, ten przeżyje tę wojnę. Tam dostaniecie pracę. Możecie zabrać 15 kilo na osobę. Verstanden, ja? Żydzi, nie patrzcie na niego. Patrzcie wyżej. Tam na dachach zatknęli polski żydowski sztandar walki. Szaid! Ja też jestem Żyd. Pan dyrektor chce waszego dobra. Bracia! Żydowska organizacja bojowa wzywa was do walki. To jest tylko walczu. Prędzej do ściany! Czołgać się! Szybko do pierwszej bramy! Szybko! Idziemy po strychach! Wyjść na środek placu.
Scheiße, lecher mir noch Holz. Dla starszej ukochanej córki wdowy Estery. Dla ukochanej młodszej córki zamężnej Reginy. Dla kochanego wnuka Dawidka. Teściu, chodź prędko, Niemcy podpalili całą ulicę. Rywojny Szelojlam, odwróć od nas wszelki grzech. Teściu, chodź, mam dla ciebie miejsce w bunkrze. Żydzi rozpoczęli walkę. I zmasz z nas nieczystość wszelką. W godzinę śmierci. Zejdę, chodź z nami, uciekaj! Ciaciu, ciaciu! Pójdziecie beze mnie. Ewidekt na wejście do kanału. Postaniecie się na ryjską stronę. Ty pójdziesz z nami, wujku! I dziadka, weźmy dziadka! Nie możemy go zostawiać! Dziadek nigdzie nie chce iść. Ja zostaję z nim. Nie, my nie pójdziemy. Dawidek! Słuchajcie, dzieci. Nie macie nikogo oprócz mnie. Ja jestem wam za ojca i za wszystkich. Musicie mnie słuchać. Idźcie. No. Idźcie. Jak tylko wy dostaniecie się, telefonujcie do Gronka. On wam pomoże. Pełno piachu w ustach. Boże, jak mi się chce pić. Czekaj, ja zobaczę, może tu jest woda. To ja, bronę. Ratujcie nas! Tu się wszystko pali! Zaraz! Przyjdźcie! Nasz kanał! Do naszego kanału! Jaki kanał? Jaki kanał? Halo! Halo! Co się zepsuło? Czy mnie słyszysz? Halo, halo! Rozmawiałem z Bronkiem. Rok! Znalazłem telefon. Uciekajmy stąd, do kanałów.
Bo wiesz, co widzę hin? Liegen bleiben! Liegen bleiben! Pan! Getto się pali, chodź! Liegen bleiben! Zostaw tego psa, chodź! Władek, wiadomość, żyją. Rozmawiałem z Dawidkiem. Idą jakimiś kanałami. Błagają o pomoc. No to chodźmy, prędzej. No, cholera. Co teraz robić, nie wiem. Chodź, wszystko jedno na wariata. Wyjdziemy w pierwszy lepszy kanał, chodźmy. Chłopcy, dokąd idziecie? Musimy ratować Jadziu i Dawidka. Czekaj, stary wołaj. Prędzej, chłopaki. Co się stało? Czyliście tam znowu kogoś schowali? A bo co? No bo tam się coś rusza. Gdzie? No, no tam, gdzie Jaćka siedziała. Chodź, bo. Czekaj, czekaj. A, to wicher. Zaraz. Co? Zaraz. Wolek, chodź no tutaj. Czekajcie. Czekajcie, mam tutaj beret jadzi. Wicher? Wicher? Wicher! Chodź, wicher, chodź. Chodź, chodź, wicher. Chodź, chodź, chodź. Chodź, prędko, prędko. Chodź, wicher. Jadzia, kapujecie teraz? No. Pies zna drogę. Pobiegnie do Jadzi. A my za nim... Wicher, wicher, to pewnie ten kanał. Tak. Słuchaj, Władek, pójdziemy tak. Ojciec zostanie. Kocham się, coś złego nie stało. Dobra. Uważajcie, jadę. Ja tutaj czekam. I jak giniemy za świętość Twojego imienia, tak przyjm nas do siebie. I spraw, żebyśmy tam razem byli z wszystkimi tymi, których żeśmy kochali, którzy poginęli i którzy teraz giną. Ludzie! Ratujcie! Pomocy! Wiarę w Ciebie, Adonai Eloheinu, Adonai Elcho.
Mnie już wszystko jedno. Byle się nie męczyć. Gdzie on się podział? Ta cholera, nigdy byśmy was nie znaleźli. U wszystkich włazów stoją Niemcy. A tutaj taki labirynt, że trafić trudno. A nie bójcie się. To żydowscy bojowcy. Chodźmy. Oni źle idą. Przecież tam jest getto. Trzeba ich zawrócić. Halo! Panowie! Panowie! Idziecie w złym kierunku. Tam się wszystko pali. Tam getto. Dziękuję ci, chłopcze. My znamy swoją drogę. Mój dziadek i wujek Natan. Ale i... Tylko oni zostali. Zostań z nami. Możesz na nas liczyć. Ja cię nie puszczę. Ja tam muszę iść. Dawidek. To jest najdroższa pamiątka po moim ojcu. Weź to. Władek, dziękuję ci. On nie zginie. On nie może zginąć. Żegnaj, Dawidek. I my wierzymy, że nie zginiesz. Że po drugiej stronie granicznej będzie walczył Bronek i Władek. I pewnie wszyscy, którzy wiedzą, że prawda nie może mieć granic, że nie ma granic między ludźmi.